Cześć wam czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Moskit, a to jest wersja single player gry Unturned, czyli gry, która wydaje mi się, że wam się spodobała. Przynajmniej patrząc po wyświetleniach i ilości tam łapek i tym podobnych rzeczy. Więc pomyślałem, dobra, aktualnie tryb multiplayer leży i kwiczy, tak mniej więcej. Gra po prostu nie wytrzymała swojej popularności, więc no... Co mogę innego zrobić, jak po prostu spróbować zagrać sobie na singlu i pokazać wam, może też was trochę pouczyć, bo gra pod niektórymi względami nie jest specjalnie intuicyjna, przynajmniej jeśli chodzi o crafting. Ale gra, mimo że wygląda niesamowicie, niepozornie, to wciąga jak jasna cholera. Ale co się dzieje z tymi serwerami? Teraz jakby ktoś nie wiedział, jesteśmy w bazie militarnej, której niespecjalnie polecam, łącz może interfejs, niespecjalnie polecam wam od razu badać, bo jest tu dość ciężko. Te zombie to są twarde zombie i ich ogólnie bez jakiejkolwiek broni no nie mamy żadnej możliwości zdjąć. Jak sobie wiecie, tutaj w tym momencie nic nie mogę żadnej broni znaleźć i mnie właśnie jeden zombie jak ciachnął, spadaj ode mnie, spadajcie. O, czy ja tam widzę młot? Jeżeli znajdziemy młot, to będzie prawdziwa masakra zombiaków. Jest młot. Chodźcie tu. Młot to jest jedna z najlepszych broni przeciwko zombiakom. Nawet tym militarnym, które są mega twarde. Ale jeżeli traficie je w głowę z młota, to im nie ma szans, żeby one tego przeżyły. Padać już. Padać. Wow. Kolejny tutaj mnie jakoś z tyłu dziabnął. Podbiegniemy trochę dalej. Dobra. Najlepszym metodą na zabicie zombiaków to jest oczywiście posiadanie broni. No i iście do tyłu, tak? To jest najlepsza i w sumie chyba jedyna metoda, którą tutaj warto uskuteczniać, mając broń białą. Dobra, mówiłem o serwerach. No aktualnie, jeżeli chodzi o serwery, jest no lipa i to duża. Ponieważ... on nie może tego podnieść. To jest pancerz, który podejrzewam, że jest bardziej estetycznym dodatkiem, ale dobra, kto się tam przejmował. Ach, tak, tryb wieloosobowy, skup się, Moskit. Tryb wieloosobowy, gra po prostu nie wytrzymuje swojej własnej popularności, jest aktualnie jedną z najpopularniejszych gier na Steamie. Autor ma 16 lat i robi co może, tak? Dwoi, troi się, żeby tylko ta gra działała możliwie jak najlepiej, no ale no, nie da się tego wszystkiego załatwić w jeden czy dwa dni, więc to musimy troszeczkę poczekać, aż w końcu zostanie dodane wsparcie dla takich rzeczy jak serwery steamowskie, zabezpieczenia antyhakerskie, które są, o Boże, bardzo by się przydały, ponieważ hakerzy aktualnie dorwali się do gry i robienie cokolwiek na serwerze, no granie na serwerze nie jest dobrym pomysłem, bo hakerzy bardzo łatwo tam wszystko potrafią rozdupcyć. I dlatego w sumie tak naprawdę w tym momencie gramy w tryb single player. I jak mówiłem już wcześniej, jesteśmy w bazie militarnej i tutaj no nie polecam wam, żebyście tutaj od razu poszli na początku swojej przygody z Unturned, ponieważ te zombiaki, jak mówiłem, są no dość twarde i łatwo od nich zginąć. I jakby ktoś się pytał, to gram na trybie normal. Zastanawiam się, czy nie zacząć grać na hardkorze. To może, gdy troszeczkę jeszcze bardziej zgłębię tą grę. Bo jak mówiłem, ona mimo, że jest niepozorna, to ma strasznie... A ty skąd tu się tu wziąłeś, skubańcu jeden? Ma strasznie duży potencjał i ja mam nadzieję, że autor naprawdę nie przestanie jej wspierać. Szczególnie, że gra jest mimo wszystko udostępniana za darmo w formie Early Access, tak? Czyli takiej darmowej, wczesnej wersji alfa, ale naprawdę, kurczę, no nie, bo tutaj się naprawdę nienawidziłem tego, co... Ojejku. Co auto po prostu był w stanie tutaj zrobić, naprawdę. To jest aż zadziwiające, bym powiedział. O, to są tabletki oczyszczające i chyba je wezmę. Wezmę je, ponieważ mogą się niedługo nam przydać. Flash Hider. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest za przedmiot i nie mam niestety na niego specjalnie miejsca w tym momencie. I fatałaszki. Fatałaszki weźmiemy. Ale zanim to zrobimy, na chwilę wyrzucimy tabletki. I mamy dwie opcje, albo ubrać naszego Milusińskiego, to nie jest taką złą opcją, i zabrać tabletki, albo byśmy mogli podrzeć te nasze ubranie
i przerobić je na materiał. A z materiału następnie zrobić takie małe opatrunki. Potem z tych opatrunków można zrobić bandaże. A o, granat. Tego jeszcze nie było mi dane znaleźć. Zaś z takich bandaży możemy zrobić lepszy opatrunek. Zademonstruję, jak to wygląda. Czyli tak. Mamy tutaj, mamy spodenki, klikamy crafting i gdy przeniesiemy spodenki na tutaj okienko do craftingu, to możemy z nich uzyskać właśnie dwa kawałki materiału. Tak samo możemy zrobić z naszym ubrankiem, a zróbmy to teraz, żeby wam zmusić, jak to działa. I weźmy jeszcze spodenki i także przeróbmy. I teraz ten materiał możemy przerobić na rag, czyli taki lekki opatrunek, można powiedzieć, czy może plaster, może tak to w sumie lepsze określenie wydaje mi się. I jeżeli stworzymy dwa takie opatrunki, dwa takie plasterki, to możemy teraz te dwa plastry przerobić na bandaż. I ten bandaż teraz możemy zaaplikować, jeżeli klikniemy czwórkę i go użyjemy. No po prostu go użyjemy, tak? I to nam podreperuje nasze zdrowie o 10 punktów, o 10% w sumie. Weźmy z powrotem tabletki. Granat nam się, szczerze przyznam, jeżeli mamy teraz młot, to granat nam się kompletnie w tym momencie nie przyda. W przypadku lekkiego takiego opatrunku, tego plasterka, to nasze zdrowie wtedy regeneruje się chyba o 5% z tego, co pamiętam. Bandaż, jak już wspominałem, o 10%. A w przypadku takiego lepszego opatrunku, który tworzymy z dwóch bandaży, no to wtedy regeneruje nam się zdrowie chyba o 20%. Jest to tyle dobre, że no, skaluje to się dość oczywisty sposób, tak? Czyli 5%, 10% i 20%, czyli tyle, ile w sumie tych małych opatrunków używamy do sklecenia bandaża czy po prostu lepszego opatrunku. A jest to tyle dobre, że po prostu to nam oszczędza miejsce i wagę, bo jak sami widzicie, mamy w tym momencie tylko 4 sloty. Musimy po pierwsze znaleźć aktualnie jakiś plecak i pożywienie, a także jakiś pojazd przydałby się, a także mam też ograniczenie tutaj kilogramowe, tak, jeżeli znajdziemy plecak, nie uwierzycie, ale chyba zaraz umrzemy. Naszej postaci chce się pić, tego jeszcze nie było. Przyzwyczajcie się do tego, nie wiem, czemu naszej postaci tak bardzo chciało się pić, przecież dopiero zaczęliśmy grę. To jest bardzo dobre pytanie, no ale trudno, zaczynamy od nowa, w innym miejscu, nowe życie, nowe możliwości. Tam widzę, że jest miasteczko ze statkiem i to jest bardzo, nie pamiętam, jak to miasteczko się nazywa, ale to miasto jest bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia lutowania. Oczywiście, jeżeli mówimy o trybie single player, bo w multiku to trochę inaczej wygląda, szczególnie, że są różne serwery z różną ilością slotów, z różnymi ludźmi, mniej lub bardziej ogarniającymi. Ale mogę wam poradzić na pewno tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, warto, jeżeli macie oczywiście miejsce, patrzeć do tych krzaczków i zbierać te jagódki. Tylko nie jedźcie ich od razu, bo to się niezbyt dobrze skończy. Zbierać te jagódki, ponieważ potem, gdy się je pokruszy, czy raczej tam rozgniecie przy użyciu kamienia i z użyciem dwóch jagódek danego typu, to możemy zrobić tutaj sobie takie fajne, powiedzmy, że jagódki leczące. A w przypadku eksploracji miast i ogólnie miejsc pełnych zombie, nie starajcie się zbytnio szybko biegać. Czyli używać tego przyspieszenia, czy po prostu szybkiego biegu, sprintu, ponieważ wtedy tracicie energię, którą macie oczywiście w prawym dolnym rogu pokazaną, czy w sumie na dole, po prawej stronie tego paska takiego, ponieważ ta energia nie raz, nie dwa wam się przyda, chociażby do lepszych, mocniejszych ataków, gdy macie jakąś lepszą broń, bądź po prostu do ucieczki. Ponieważ jeżeli dorwie was horda zombiaków, to nie chcecie być bez po prostu energii, tak? Nie chcecie być wycieńczeni, no. Ach. Katana to jest jedna z najbardziej imba broni. Widzicie dlaczego? O! Paszą! To jest jedna z najbardziej imba i przegiętych broni, jeżeli ktoś się pytał. Jeżeli znajdziecie na początku gry katanę, no to na długi, długi czas jesteście ustawieni. A tu widzę, że jest tak, Civilian Bullets i Outfield, czyli taki karabin, taka strzelba, można powiedzieć. I z tego, co mi się wydaje, jeżeli byśmy mieli magazynek do Outfielda, zaraz sprawdźmy. Mamy Outfielda, czy mamy w nim jakiś magazynek? Mamy. Spróbujmy go wyciągnąć. Bonjour clip, wyciągnijmy ten magazynek, ok, wyciągnęliśmy go.
Porzućmy na chwilę te materiały i weźmy to. Jeżeli mnie nie myli, Bonjour Clip i Civilian Bullets. Tak, można stworzyć kolejny magazynek do tego, tak. Tylko w sumie niepotrzebnie zrobiłem to i straciłem Civilian Bullets, ale dobra, dobra. Chodzi o sam fakt, że mamy w grze ogólnie magazynki do broni, tak, to jest dość oczywiste. Ale są też ogólnie takie paczki z nabojami, którymi można właśnie uzupełniać puste magazynki, które właśnie wykorzystują różne rodzaje broni. Tak, mamy cywilne naboje. O, batonik. A weźmy sobie batonik. No i może przeładujmy broń, jakbyśmy chcieli strzelić. Chociaż, prawdę powiedziawszy, na singlu to broń niespecjalnie ma jakieś większe znaczenie. No i warto też brać pod uwagę i uważać ogólnie na nasz poziom zarówno odwodnienia, jak i głodu, tak, żebyśmy no, nie obudzili się z ręką w docniku, gdy nie mamy nic do jedzenia, a nasza postać jest głodna, a także jesteśmy odwodnieni i nie mamy nic do picia. To oczywiście potem można łatwo sobie z tym poradzić, jak właśnie na przykład manierkę bądź tego typu rzeczy, no ale w początkowych fazach rozgrywki to no, nie jest takie proste. Tu mamy nasionko ziemniaka, jedno, drugie i nasionko kukurydzy. Na razie nam te nasionka się niespecjalnie przydadzą, ponieważ i tak nie mamy gdzie ich zbytnio schować. Ale jeżeli znajdziemy jakiś plecak, a taką mam szczerą nadzieję, no to wtedy warto nasionka zbierać. Dzień dobry. No chciałem pana obsłużyć, ale był pan bardzo natarczywy, bardzo natrętny. No i niestety skończył pan na podłodze. Przykra sprawa. O! Najważniejsza porada, jaką mogę wam dzisiaj udzielić. Nie zjadajcie rzeczy, które mają w nazwie na początku moldy. To znaczy spleśniały, zepsuty, apfe, apsie. Nie jedźcie tego, nie pijcie tego. To nie jest krew ani ciało moje, pamiętajcie. A jeżeli to weźmiecie, to możecie jednak coś z tym zrobić. A mianowicie, możecie to skraftować. Na przykład w przypadku soku to może tego nie skraftujecie. A jeżeli byście mieli na przykład tabletki oczyszczające, to byście mogli oczyścić ten sok pomarańczowy. A w przypadku, gdybyście na przykład mieli zepsutą kukurydzę, zepsutą kapustę, zepsute ziemniaki, to byście mogli je skraftować na jedno nasionko. Całkiem przydatne. Tak, czy kolejny outfield. Tutaj mamy puszkę, aczkolwiek teraz nam się nie przyda. Gdybyśmy mieli puszkę i jeszcze jeden przymiot, który nie pamiętam jaki, to byśmy mogli stworzyć sobie manierkę. O! Dzień dobry, trzeba uważać, tutaj być ciągle... Ciągle być na baczności, bo tutaj coś złego może się zdarzyć. Mam tutaj wooden shield, czyli taką barykadę. Jest też longbow, czyli łuk. Aczkolwiek teraz nam longbow się niespecjalnie przyda, ponieważ tutaj dużo pożywienia i ogólnie mamy katanę. Jest tutaj dużo pożywienia, po prostu mamy katanę, którą jest teraz przegięta i ogólnie jeżeli nie musimy użerać się z innymi graczami, no to naprawdę nie ma co się na razie bawić ani w broń palną, ani żadne tam łuki, struki. Baseball też nam się nie przyda kompletnie w tym momencie. Mamy katanę. Katana jest fajna, katana jest mega. Kocham moją katanę. Nie zamienię jej na nic. Kot. Co to jest kot? Co to jest? Dobra, nie wiem co ty... Wow. Właśnie. Tego trzeba uważać. O, pelerynka. A załóżmy sobie pelerynkę. Super moskit leci na ratunek. Jest tu kot. Colt też nam się teraz nie przyda, bo jak mówiłem, broń palna na tym etapie gry nie jest kompletnie potrzebna. Bank. W banku tutaj byliśmy. Idziemy w stronę teraz statku. Może na statku znajdziemy plecak. O dziwo powiem wam, że zadziwiająco słaby loot jest. Naprawdę. O, skraftujmy sobie opatrunek. Ten mały taki. I użyjmy. Powiedziałem, użyjmy go. O właśnie, tutaj można z dwóch stron się dostać, a tu jest morfina. Szczerze, nie jestem pewien do czego jest morfina, ale podejrzewam, że może do zbicia choroby. Gdy obrywacie od zombiaków, a także po prostu jecie nieświeże żarcie, no to zwiększa wam się ten poziom, nie, to jest taki, to jest znaczek radiacji, tak, radioaktywności. O, bandaż. Miło. To jest poziom radioaktywności, ale chodzi głównie o to, że to jest tu wskaźnik choroby. Czyli jeżeli
dojdziecie do 100% właśnie poprzez obrywanie od zombiaków, czy po prostu jedzenie nieświeżego pożywienia, no to będziecie umierać w męczarniach, w bólu, ogólnie nic przyjemnego. O, tu jest młotek, tylko jako, że nie mamy w tym momencie plecaka i mamy bardzo mało miejsca w ekwipunku, no to niespecjalnie ten młotek się nam przyda. Jest nawet taki mniejszy młotek, który tym bardziej nam się nie przyda. Światełko, które by nam się przydało, jeżeli byśmy mieli plecak. Generator, to by mogło nam się przydać. To jest źródło zasilania, które prawdopodobnie przydałoby się, żeby chociażby zasilić właśnie to światło, które ominęliśmy, którego niestety nie możemy wziąć. I tutaj więcej zombiaczków, a jakżeby inaczej. I z tego co widzę, zbliża się noc, czyli zanim nastanie noc, prawdopodobnie zakończymy to nagranie, ponieważ nie chcę was zbytnio zanudzać. Rag. Wiecie co, zrobimy tak. To wyrzucimy, to użyjemy, ponieważ rag to jest ten mały opatrunek i on daje nam 5% życia. I jest dobrze, i jest pięknie. Chwila, tu możemy na górę też się dostać po drabince, ale tu niczego nie ma, więc szybciutko do środka statku. Może uda się ten kurczę znaleźć ten plecak. Naprawdę bez plecaka. Siekiera. Dobra, pozbądźmy się na razie sleeping bag, ponieważ to by nam się przydało, gdybyśmy gdzieś założyli jakiś obóz. No ale na razie się na to nie zapowiada póki co. Dwóch naraz. Ciekawostka przyrodnicza. Gwoździe. Gwoździe są przydatne przy craftingu i przy tworzeniu swojej bazy. Na razie oczywiście tego, jak mówiłem, już nie robimy. No, padać. Moldy bottled water. O! Zaraz. Gdybyśmy mieli tak, purification, te tabletki oczyszczające, puszkę i to, byśmy mogli zrobić menażkę, manierkę. Ale możemy, znaczy byśmy to znaleźli to wszystko w tym mieście, ale szczerze mówiąc troszeczkę za dużo zabawy w tym momencie to by wymagało. Może następnym razem to zrobimy. Na razie poziom wody jakoś nie jest strasznie niski, jakiś szczególnie niepokojący. Dobranoc. O, ubranko. Z ubranka byśmy mogli zrobić sobie bandaż, ale na razie nie ma co się z tym śpieszyć, wydaje mi się. Sprawdźmy jeszcze dół. Popsuta woda. Puszka coli. Ciekawe w tym wszystkim na przykład to jest canned cola, czyli zakonserwowana puszka coli, tak? Czy jakoś w sumie cholera wie co to jest. Nie wiem, osobiście bałbym się to wypić, ale jakoś mamy apokalipsę zombie. Ogólnie sytuacja jest dość nieciekawa, no to jakoś się zmuszę do tego poświęcenia. I czy my coś tu znaleźliśmy? Matamores. Jejku, co to jest? To jest jakaś strzelba, jakiś karabin, którego wcześniej jeszcze tutaj nie widziałem. Amunicja. Dobra, nic ciekawego tu nie ma. Pobiegnijmy jeszcze szybciutko. Znaczy szybko pobiegnijmy do miasta. Zobaczmy, co dzieje się w mieście. To znaczy, czy coś jeszcze przegapiliśmy? Może w końcu nam się ten powiększać ekwipunku dostać, czyli po prostu plecak. Jak sami widzicie, słońce powoli zachodzi. A to oznacza niezbyt przyjemne nagrywanie, bo wy nic nie będziecie widzieć. Ja bym musiał ewentualnie podjaśnić obraz. No i ogólnie w nocy jest tak jakoś mniej klimatycznie. Chociaż klimatycznie może jest, ale no nagrywania tak trochę średnio. No jak sami widzicie, jak mam katanę, to jestem dosłownie niezwyciężony. Przynajmniej jeżeli mamy do czynienia z tymi brzydkimi, nieżywymi trupami. W sumie, czy trupy mogą być żywe? Dobra, raz oberwałem, bywa. To zużyjmy ten bandaż, akurat 10% życia, które utraciliśmy. I właśnie, tu mamy chyba pralnię, z tego co pamiętam. To jest chyba pralnia. No, gin! Trzeba oczywiście tutaj brać poprawkę na odległość. Tak, to jest pralnia, więc jeżeli na przykład macie mało życia, wejdź do pralni, obsłużcie się, weźcie, rozerwijcie sobie trochę ubranek, przeróbcie je na bandaże. Wtedy na pewno nic złego wam zbytnio nie grozi. Dobra, wejdźmy do domku, bo w tym domku częstokroć można znaleźć zarówno ubrania, jak i plecaki. I żadnego plecaka, ani jednego plecaka, nawet na tego takiego najmniejszego, najprostszego, a chyba z 3 katany się znalazło. No pech, no co tu dużo mówić, to jest po prostu pech. Dobra, moi drodzy,
troszkę gadałem głupot, troszkę się mało skupiałem na tym, co się aktualnie dzieje w grze. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć coś więcej jeszcze z tego Unturned. Ja już troszeczkę sobie pograłem sam, tam kilka godzin dosłownie. Porozkminiałem trochę system budowania, który, jak już mówiłem na początku nagrania, no nie jest specjalnie intuicyjny i trzeba go troszeczkę poogarniać, ale jak się już go trochę ogarnie, no to no, im dalej w las, tym troszeczkę przyzwyczajenie daje sobie znać i powiedzmy, że ten system budowania nie jest zły i bardzo mi osobiście przypomina ten na przykład z Rasta, który w sumie jakoś szczególnie zły nie był, po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja byłem Moskit. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zaciukać zombiaka, a może nawet podzielić się tym filmikiem, linkiem do filmiku ze znajomym. No i co tu dużo mówić. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem. Pa, pa!